Przed nami Wielkanoc, najważniejsze święta w Kościele katolickim. Z pewnością już mają Państwo plany na ich spędzenie, a jeżeli nie, to zachęcamy do udziału w wielkanocnych procesjach konnych, które zgodnie z tradycją odbędą się w lany poniedziałek. Drugi dzień świąt Wielkiej Nocy kojarzony jest ze zwyczajem oblewania się wodą. Jednak nasz region słynie także z innej, rzadko spotykanej w innych częściach kraju tradycji. Są nią wielkanocne procesje konne, których początki sięgają XII wieku. Celem procesji jest objazd pól z modlitwą o urodzaje, dlatego też mają one charakter religijny. Dziękczynno-błagalne kawalkady gromadzą nie tylko rolników i jeźdźców. Są one też wyjątkowym widowiskiem dla całych rodzin. W najbliższy poniedziałek, 10 kwietnia, na terenie powiatu raciborskiego odbędą się aż 4 procesje. Zapraszamy Państwa do Pietrowic Wielkich, gdzie odbywa się największa kawalkada, tak zwana procesja stu koni. Ta wyruszy o godzinie 13 spod kościoła w Pietrowicach Wielkich, a godzinę później dotrze do kościoła pod wezwaniem Świętego Krzyża, gdzie odbędzie się nabożeństwo błagalne. Następnie jeźdźcy wrócą do centrum Pietrowic, objeżdżając pobliskie pola. O godzinie 15 wystartuje uroczysta parada koni ulicą Tłustomostką, a wspólne świętowanie zakończy się na boisku wielkanocnym festynem konnym i zabawą taneczną. Także wójt gminy Krzyżanowice zachęca do udziału w procesji na terenie swojej gminy. Mieszkańcy regionu spotkają się w Bieńkowicach przy ulicy Pomnikowej już o 12:30. Wymarsz procesji zaplanowano pół godziny później, a po jej zakończeniu około 16:00 odbędą się uroczyste nieszpory. Wieczorem od 19:00 organizatorzy kawalkady zapraszają do udziału w zabawie tanecznej. Kolejną gminą naszego powiatu, na terenie której do dziś kultywuje się dziękczynno-błagalny objazd pól, jest Nędza. Procesja organizowana jest w Zawadzie Książęcej. O 12:45 na parkingu przy kościele zacznie się formować konny orszak. Zakończenie procesji będzie miało miejsce na łące przy cmentarzu, gdzie dla uczestników kawalkady przygotowany zostanie poczęstunek. Procesja konna odbędzie się również w Raciborzu Sudole. Wyjazd planowany jest również na godzinę 13:00. Jeźdźcy pojadą przez Studzienną, następnie w stronę Bieńkowic, aż ostatecznie dotrą do ulicy Topolowej, gdzie odbędzie się parada konna. W imieniu organizatorów wszystkich tych wydarzeń zachęcamy Państwa do wyjścia z domów i aktywnego spędzenia wolnego czasu.